Czy posługiwanie się pseudonimem to coś złego? Jak budować w sobie poczucie honoru? Czy można kreatywnie podchodzić do zasad męskiej elegancji? I jak nosić kamizelki? To tylko niektóre kwestie poruszane w tym odcinku Pytań do Kielbana. Serii, w której odpowiadam na Wasze pytania. Jak widzicie, trochę się wystroiłem, bo to już 30 odcinek z tej serii. Mam też przygotowaną herbatkę, polecam Wam zrobić to samo, ponieważ zasiadamy właśnie do Waszych ulubionych pogaduch. Nie przedłużając, zaczynamy od pytania Budzika TV. Oto, czy można posługiwać się pseudonimem w tym stylu, jaki byśmy nazwali stylu mężczyzny z klasą czy dżentelmena? Przede wszystkim musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mówimy tutaj o ksywach czy pseudonimach, ponieważ ksywa to będzie raczej coś nadanego w danym gronie, jakieś określenie, jakaś taka nazwa na daną osobę, związana z jej cechami czy z wydarzeniami, które jej się przydarzyły. Z kolei pseudonim to jest coś, co bardziej sami sobie wybieramy, żeby nie posługiwać się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Może to być pseudonim artystyczny. Kiedy na przykład jesteśmy muzykami czy malarzami, możemy wybrać tę drogę, żeby nie używać naszych prawdziwych personaliów. I tak często też robią twórcy internetowi, czy to vlogerzy, youtuberzy, czy blogerzy. Natomiast możemy też posługiwać się pseudonimem po to, żeby po prostu zataić nasze imię i nazwisko i będzie to się odbywało bardziej prywatnie. Na przykład możemy pójść po prostu na jakieś przyjęcie i nie chcieć się tam przedstawiać nikomu, możemy używać pseudonimu. I to jest ta najbardziej grząska sfera korzystania z tych pseudonimów, ponieważ jakby ukrywamy tutaj swoją tożsamość. Pytanie, dlaczego to robimy? I z tym bym bardzo uważał. Natomiast jeśli chodzi o pseudonimy artystyczne, jest to zupełnie inna kwestia, ale też pamiętajmy, że pseudonim artystyczny to jest coś związanego bardzo mocno z tą sferą zawodową. Mówimy tutaj o profesjonalistach, którzy się zajmują sztuką. I w tym wypadku, jeśli jesteśmy w tej sferze zawodowej, to jak najbardziej ten pseudonim jest na miejscu. Ale w sferze prywatnej, kiedy poznajemy kogoś prywatnie, może to już dziwnie wyglądać. I tutaj dochodzimy do ksyw. Sam przyznaję, też miałem ksywę przez wiele lat i nawet próbowałem ją przenieść z liceum na studia, na ten okres, w którym już niejako wchodzimy w dorosłość. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że nie robię najlepiej, kiedy obiłem się o ścianę, ponieważ w kolejnej grupie studentów postanowiłem przedstawić się moją ksywą. No i nie mogłem przebić się przez jedną osobę, która nie chciała tego zaakceptować i po prostu dopytywała się, ale jak masz na imię, ale jak masz na imię? No i w końcu musiałem jej powiedzieć to imię i tak się skończyło na niekorzystaniu z tej ksywy. I ja to rozumiem teraz, bo ksywa raczej działa w gronie, które ją nadało albo które uczestniczyło w nadawaniu czy powstawaniu tej ksywy. I moim zdaniem to jest cała magia ksywek, ponieważ mamy grono bliskich znajomych, z którymi przeżyliśmy coś szczególnego i w tym gronie stosujemy ten nasz pseudonim, tę ksywkę. I pozostali mogą nawet nie wiedzieć o tym, albo możemy im zabronić używania tej ksywki, jako że ona ich nie dotyczy. I obecnie na przykład moja licealna ksywka jest zarezerwowana dla moich przyjaciół z tamtego okresu i nie przekazuję jej dalej. I mnie to cieszy. Jest to wyraz takiej bliskości w tym konkretnym gronie. Zatem, jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy jak podchodzić do tych pseudonimów i ksywek przy przedstawianiu się nowym osobom, to właśnie tak. Jeśli jest to pseudonim związany z naszym zawodowym życiem i w tym zawodowym środowisku poznajemy kogoś nowego, jak najbardziej możemy stosować, mimo że nie staramy robić się tutaj wewnątrz tajemnicy z tych personaliów. Z kolei, jeśli mówimy właśnie o ksywkach, o jakichś tam nazwach, które wywodzą się z danego grona, zastanowiłbym się dwa razy, zanim przedstawię się kolejnym osobom gdzieś spoza tego grona i będę próbował przetransportować ten pseudonim, tę ksywkę, bo czasami może wyglądać to dziwnie, jakbyśmy coś chcieli ukrywać, albo jakbyśmy chcieli się, nie wiem, lansować na jakąś osobę, która nie używa swojego własnego imienia. To wszystko zależy od kontekstu, od środowiska, od tego, kim jesteśmy i tak dalej.
jeśli poznajemy kogoś prywatnie i prywatnie ta osoba chciałaby poznać nasze imię, wydaje mi się, że słabo będzie wyglądało, jeśli powiemy, że nie podamy tego imienia, proszę stosować tylko ten pseudonim. Dziwnie by to wyglądało. Pan Grzegorz pyta natomiast, jak budować w sobie poczucie honoru. I mam nadzieję, że nie mówimy tutaj o honorze rodem z kodeksów honorowych z dwudziestolecia międzywojennego, na przykład Boziewicza, czy Zamoyskiego, Krzemieniewskiego, albo Gumińskiego, ale o takim wewnętrznym poczuciu honoru, który by się sprawdził w XXI wieku. Ponieważ to poczucie, ten honor, należałoby rozumieć zupełnie inaczej. Kiedyś honor to była wartość całej grupy społecznej. Dzisiaj tej grupy społecznej już nie ma. I możemy mówić o indywidualnym poczuciu. Czymś, co mogłoby być uznawane też za sumienie. To by trzeba się dłużej zastanowić i podebatować nad tym, jak dokładnie byśmy musieli dzisiaj to rozumieć. I wydaje mi się, że to, co jest najbardziej istotne przy budowaniu takiego poczucia tej asertywności czy własnej wartości, to jest sprawdzanie siebie na różnych polach, ponieważ takie poczucie własnej wartości nie poparte świadomością tej wartości czy pewnością, że ją mamy, za daleko nas nie zaprowadzi. I wydaje mi się, że bardzo cenne jest zbieranie różnych nauk w życiu, testowanie się na różnych polach, sprawdzanie, dokonywanie wyborów i ponoszenie konsekwencji i układanie sobie swoich wartości moralnych i zasad, którymi się kierujemy, tak jak w to faktycznie wierzymy i wyznawanie ich. Honor również powinien się bardzo mocno wiązać z faktycznie sumiennym wyznawaniem tych wartości, które sobie narzucamy. Jeśli jesteśmy skorzy do oszukiwania siebie, oszukiwania innych, zmieniania drogi, wybierania sobie tych wartości, jak nam akurat pasuje, to zapomnijmy o tym honorze i nie zawracajmy sobie nim głowy. Jeśli jednak chcemy wyznaczyć sobie jakieś ważne drogowskazy, którymi będziemy się kierować, obojętnie jakie one są, bo dzisiaj nie ma instytucji, która mogłaby powiedzieć, że te są dobre, czy tamte są złe, ale jeśli sobie je wyznaczymy i będziemy podążać tą ścieżką, co jakiś czas może ją zmieniając, bo przecież wszyscy nabieramy mądrości z czasem i możemy zakwestionować w pewnym momencie nasze wcześniejsze wybory, ale jeśli będziemy podążać mniej więcej tą ścieżką, którą sobie wyznaczyliśmy, to może być ta wartość, która buduje w nas poczucie własnej wartości. I w oparciu o to budowałbym poczucie własnej wartości i poczucie własnego honoru. I w tym momencie dopiero możemy się rozglądać i zastanawiać, jak moglibyśmy to wykorzystywać. Dla mnie najcenniejsze byłoby stosowanie tego wewnętrznie dla podbudowywania właśnie własnego poczucia wartości i takiej samooceny, bo możemy sobie powiedzieć, jeśli inni na przykład będą nas krytykować albo jeśli coś nam w życiu nie pójdzie, możemy sobie powiedzieć nie. Ja twardo dążę do celu i jestem konkretnym człowiekiem i wierzę w to, co robię, dlatego nikt nie zburzy we mnie tego poczucia, ponieważ bardzo się staram, nawet jeśli mi nie idzie, to nie dam się stłamsić. I to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o to poczucie honoru w stosunku do innych osób, będzie to bardziej skomplikowane, ponieważ musielibyśmy tutaj mówić o innych osobach, które kierują się tym samym systemem wartości. W dwudziestoleciu międzywojennym i w kontekście pojedynków funkcjonowało to właśnie tak, że cała grupa społeczna wyznawała te wartości, przynajmniej deklarowała, że je wyznaje. Jeśli ktoś ich nie wyznawał, można było z taką osobą przeprowadzić proces sądu honorowego z różnymi konsekwencjami itd. Dzisiaj byłoby to nie do zrealizowania, ponieważ jeśli ja wyznaję jakieś wartości, ktoś inny może ich nie wyznawać. Ja powiem, że ktoś złamał te wartości, na przykład w relacji ze mną, ale ta osoba może w ogóle się do tego nie poczuwać, może uważać, że nic złego nie zrobiła. Więc to będzie problem, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi. Ale jeśli chodzi o wewnętrzną relację ze sobą, to jak najbardziej wydaje mi się, że warto taki rodzaj moralności w sobie budować. Niekoniecznie musimy go nazywać honorem. Temat jest bardzo ciekawy, może nawet na jakąś debatę. Warto się nad nim zastanawiać i czytać, jak to było kiedyś i zastanawiać, co by dzisiaj można zastosować. Myślę, że kiedyś dojdziemy na czasie dżentelmenów do tematu honoru i go tak kompleksowo zgłębimy. Pan Gniewomir pyta, czy w tramwaju albo autobusie należy zdejmować kapelusz. I
Jest to pytanie jak najbardziej zasadne, ponieważ zasady mówią, że zdejmujemy kapelusz w miejscach zamkniętych, w pomieszczeniach. I pytanie, jak traktować autobus czy tramwaj. Zasady też to wyjaśniają. Jest to miejsce publiczne, jest to miejsce niejako przejazdu, transportu, takie przedłużenie ulicy czy chodnika. Dlatego nie musimy wcale zdejmować tego kapelusza i byłoby to też trudne. Czasem w takich środkach transportu jest chłodno, ale jeśli mamy na to ochotę, to jak najbardziej można zdjąć. Ja nie zawsze lubię w nakryciu głowy siedzieć w takich środkach komunikacji miejskiej, ale nic nam nie każe ich zdejmować. Dodam jako ciekawostkę, że nie zdejmujemy kapeluszy również na dworcach i tego typu przybytkach, a nawet centra handlowe są uważane za takie miejsca, przynajmniej jeśli mówimy tutaj o korytarzach, za miejsca publiczne, przedłużenie chodnika, w którym nie musimy nic z tego odzienia wierzchniego z siebie zdejmować. Przy czym w zdecydowanej większości wypadków byłoby to po prostu niewygodne, bo w tych centrach handlowych jest całkiem ciepło, ale jeśli ktoś nie chce, to nie musi. Przechodzimy teraz do kilku pytań dotyczących ubioru, ale zanim odejdą stąd osoby, które przychodzą na pytania do Kielbana tylko żeby posłuchać kwestii związanych z charakterem, to chciałbym powiedzieć, że ponownie w tym miesiącu druga część tego odcinka pojawi się na kanale dla patronów, tylko dla patronów. Tam są również kwestie związane z charakterem, motywacją, pracą nad sobą, ale także z ubiorem. Więc jeśli byście byli zainteresowani choćby z tego powodu wspierać kanał Czasu Dżentelmenów na Patronite, to zapraszam serdecznie. Link znajdziecie tu i poniżej w opisie tego filmu. A my już idziemy dalej. Stalkerzy z Pomorza Zachodniego pytają, kiedy można zakładać, tak jak ja mam dzisiaj, kamizelkę z koszulą, a kiedy to nie wypada. Jest to strój, moglibyśmy powiedzieć, smart casualowy. Coś, co zahacza może delikatnie o klasyczną męską elegancję. Może wcale nie tak delikatnie, ale zahacza tylko o nią, ale nie jest formalnym strojem. Jak widzicie, przynajmniej mam nadzieję, że to również widzicie, jest to strój dość luźny. Pozwala mi na swobodę ruchów, ale też nie jest zabudowany. Przez to nie będzie to dobry strój biznesowy, na pewno nie będzie to dobry strój dla pracownika banku, kancelarii i tym podobnych. Nie będzie to też dobry strój na jakieś wesele czy jakąś inną formalną uroczystość, gdzie powinniśmy założyć garnitur, a przynajmniej marynarkę. Więc ograniczamy tutaj zakres stosowania takich kamizelek razem z koszulami do bardziej towarzyskich spotkań, luźnych spotkań, takich pogadów jak my mamy tutaj dzisiaj. Możemy w ten sposób chodzić czy to na randkę, czy na jakąś kawę do restauracji, czy na jakieś luźniejsze przyjęcie, spotkanie z przyjaciółmi, jak to zresztą też było widać w filmie o zachowaniu gościa w gościnie. Dodam tutaj, że kamizelka jest świetnym uzupełnieniem marynarki też dlatego, że oprócz samego ożywienia całej stylizacji pozwala na to, żeby w tych luźnych momentach zdjąć marynarkę i być cały czas tak półformalnie ubranym. Na przykład na weselu, jeśli zdejmiemy marynarkę po północy na przykład, to nadal nie będziemy w koszuli tak po prostu, która no, nie prezentuje się zazwyczaj aż tak dobrze, zwłaszcza gdzieś tam podczas tańca i tak dalej. Tylko ta kamizelka będzie nas troszeczkę obudowywała, będziemy nadal całkiem nieźle ubrani. I również po pracy, jeśli zdejmiemy marynarkę i zostaniemy w kamizelce, będzie już ten luz widać, ale nadal będziemy w miarę profesjonalnie ubrani i w razie czego nie będziemy wyglądać zbyt luźno, jeśli zaszłaby potrzeba załatwienia czegoś ważniejszego. Zatem kamizelki moim zdaniem mają bardzo szerokie zastosowanie, ale w tych skrajnych, zwłaszcza tych bardziej formalnych sytuacjach nie zdadzą się na zbyt wiele. Polecam przejrzenie różnych stylizacji, które znajdziecie na przykład w Google grafice z kamizelkami, ponieważ kamizelki też całkiem nieźle dają się łączyć nawet z t-shirtami, z golfami i tym podobnymi ubraniami, nie tylko z koszulami, co pozwala nadal bawić się gdzieś tymi stopniami formalności. Więc dla mnie jest to taka półmarynarka, która pozwala gdzieś tam zahaczyć o ten zakres klasycznej męskiej elegancji, podkreślić zainteresowania, podkreślić styl, ale świetnie się mieści w tych wszystkich luźnych sytuacjach. Na pewno obniża formalność w stosunku do samej marynarki. Zatem polecam poeksperymentować z nią. Przy okazji tego pytania mam też małe ogłoszenie.
Ruszyłem już na poważnie z przygotowywaniem koszulek polo czasu dżentelmenów, które chciałbym wypuścić przed latem 2020. W opisie tego filmu znajdziecie link do newslettera, do którego możecie się zapisać, żeby uczestniczyć w procesie powstawania tych koszulek. Jest to bardzo ważne, ponieważ teraz rozgrywają się kwestie doboru kolorów, krojów i różnych detali, a także zakresu cenowego, w którym powinny się znaleźć te koszulki. Można sobie pozwolić na różne przedziały i jeśli chodzi o jakość, możemy pofrunąć, ale możemy też trzymać się bliżej ziemi, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby poznać Wasze priorytety i Wasze preferencje, aby jak najlepiej dostosować te koszulki do Waszych potrzeb. Zatem zapraszam do newslettera i zachęcam do odpowiadania na ankiety, które będę tam wysyłał. Pan Kaspian zadaje bardzo ciekawe pytanie, czy można podchodzić bardziej kreatywnie, bardziej dowolnie do zasad męskiej elegancji. Chciałby bowiem wyrażać bardziej siebie, a strój na to bardzo dobrze pozwala. Zabawa kontekstem, zabawa poszczególnymi dodatkami, elementami. Tym strojem po prostu może pokazać nasze cechy, nasze zainteresowania itd. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że zasady męskiej elegancji tyczą się przede wszystkim sytuacji formalnych. I będą to zwłaszcza sytuacje związane z życiem zawodowym, ale będą to także sytuacje związane z życiem towarzyskim, prywatnym, ale przy tych bardziej uroczystych i formalnych wydarzeniach, jak na przykład śluby. W tych wypadkach zalecam nie eksperymentować. Bardzo często wspominam o tym, że przestrzeganie zasad, czy to w kontekście ubioru, ale także zachowania, ułatwia nam wysłanie komunikatu drugiej osobie, że to spotkanie, ta sytuacja i że ta osoba są dla nas ważne. Jeśli będziemy szli na przekór tym zasadom, będziemy musieli wykonać kolejną pracę, żeby powiedzieć i pokazać to, że to faktycznie jest dla nas istotne i że szanujemy i tak dalej. Możemy trafić na sytuacje, w których zostanie to odczytane mylnie, ta nasza zabawa strojem. Jakbyśmy chcieli podkreślić, że dana rzecz w ogóle nie jest dla nas istotna. Na przykład jeśli pójdziemy do pracy, na rozmowę o pracę, albo też do pracy w t-shircie i jeansach, kiedy tam normalnie chodzi się w garniturach, to ktoś może odebrać to tak, że okej, przyszliśmy na rozmowę o pracę, ubraliśmy się jakbyśmy szli z kolegami do pubu, ta praca, ta sytuacja jest dla nas ważna tak, jakbyśmy szli do pubu, a nie jako coś naprawdę ważnego. Więc to byłby problem, bo musielibyśmy z tego się wytłumaczyć albo musielibyśmy okazać na inne sposoby, że tak wcale nie jest. Rzucamy sobie kłody pod nogi i utrudniamy zadanie. Dlatego polecam trzymać się jak najbliżej tych schematów. Natomiast drobna zabawa nimi nie jest niczym złym. Mamy tutaj do wyboru trochę elementów związanych już z męską elegancją, jak na przykład poszetki, krawaty, czy też kolorowe skarpetki, o których tutaj pytający też wspominał. I wydaje mi się, że to nie jest nic złego, żeby się nimi bawić. Niektórych to będzie kłuło w oczy, innych nie, ale myślę, że osoba, która zna zasady i wybiera takie elementy do zabawy, nawet jeśli wybiera je w jakiś sposób kontrowersyjny, będzie ubrana o wiele lepiej niż osoba, która tych zasad nie zna i założy na siebie worek na pyry, który się nazywał w jakimś sklepie... użyłem pyry, to już pewnie poznaniacy skojarzyli, o co chodzi. Założy w jakimś sklepie coś, co nazywało się garniturem, ale ma z nim mało wspólnego, albo po prostu zostało bardzo źle dobrane. No i będzie wyglądał słabo. Więc uważam, że w pewnym stopniu jak najbardziej można się bawić zasadami męskiej elegancji. Z drugiej strony te zasady też tyczą się tego, żeby właśnie dobrze wyglądać. Mówią nam, jakie rozmiary powinniśmy dobierać, jakiej długości poszczególne elementy tego stroju powinny być, żeby to wszystko ładnie, harmonijnie wyglądało. I też polecam brać to pod uwagę, żeby wyglądać dobrze w ubraniach, które wybieramy. Nawet jeśli chodzi o sytuacje nieformalne, w których też możemy wyglądać dobrze, ale już w tych luźnych strojach. Zatem chcemy się bawić? Możemy. Nikt nas za to nie skaże, nie dostaniemy mandatu. Możemy czasem musieć tłumaczyć się później albo walczyć o to, żeby zostać dobrze zrozumianymi, więc nie zawsze jest to dobra droga, ale oczywiście takie eksperymenty, czemu nie? I jeszcze w kontekście eksperymentowania pan Kuba pyta o to, czy można smoking przełamać pasem słuckim. Jak wiecie, do smokingów nosi się albo kamizelki, albo pasy smokingowe,
Akurat w moim smokingu ja właśnie taki pas smokingowy posiadam, ale w naszej tradycji polskiej mieliśmy coś takiego jak pasy słudzkie, konkretnie pasy kontuszowe, które te najlepsze były właśnie pasami słudzkimi i nosili je sarmaci w okresie Rzeczypospolitej. I moim zdaniem jest to świetny element i świetny pomysł. Widziałem, że już takie pomysły gdzieś tam się rodziły, żeby przekształcać ten styl pasów słudzkich na pas do smokingu, żeby nadać troszeczkę takiej polskości w tym stroju smokingowym. I tak jak powiedziałem wcześniej, przy tych ryzykownie formalnych sytuacjach może bym sobie to odpuścił, ale w tych pozostałych, kiedy jednak chcemy dodać coś od siebie i możemy sobie na to pozwolić, ponieważ świat się nie zawali, to czemu nie? I uważam, że to jest bardzo fajny pomysł i bardzo poproszę, jeśli Pan się zdecyduje, proszę wysłać zdjęcia. Jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko komponuje. Smoking nie jest aż tak formalnym strojem. Dzisiaj się uważa go za bardzo formalnego, ale nad nim jest jeszcze kilka wersji, które zakłada się na bardziej oficjalne okazje. Smoking tak naprawdę to jest strój, który możemy założyć sobie na wieczorne spotkanie w takim eleganckim klubie, czy na jakieś przyjęcie wieczorowe, gdzie będziemy sobie koktajle popijać. Nie musi to być bardzo formalna sytuacja, więc zamienienie tego pasa smokingowego na taki a la pas smokingowy w stylu pasa słudzkiego może być bardzo ciekawym pomysłem, żeby też dodać coś od siebie. To już wszystkie pytania, które przygotowałem do tego odcinka. Pozostałe pytania zostaną opublikowane w odcinku dla patronów na kanale dla patronów, więc jeśli chcielibyście również ten odcinek, jak i poprzedni odcinek z serii dla patronów obejrzeć, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, do zostania patronem Czasu Dżentelmenów. A ja mam nadzieję, że moje odpowiedzi pozwoliły Wam rozwiać niektóre wątpliwości i że przyjemnie się Wam tego słuchało. Zaczynam się zastanawiać, czy nie zrobić z tej serii podcastów. Może to też byłby dobry pomysł. Zatem ja już na tym kończę, a my widzimy się tradycyjnie w kolejnym odcinku. Więc pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!